Hej, hej! Tu Ania z kanału Zwykła Nuda i zapraszam Was na kolejny odcinek. W dzisiejszym odcinku chciałabym serdecznie przywitać wszystkich nowo przybyłych. Zauważyłam, że jest Was dużo więcej i jest to niesamowicie radosna wiadomość. Także dziękuję Wam wszystkim nowo przybyłym i także tym, którzy są już ze mną tutaj od początku. Jak wiecie, teraz... Myślę, że właśnie niedawno minęło około 3 miesiące. Minęło już, czy dopiero minie? Może minie za 2 dni. 3 miesiące mojego bycia na YouTubie. Dość ciekawa historia, niesamowita przygoda. Myślę, że na pewno poświęcę odcinek bardziej przybliżający jakby całe odczucia, całe przybycia, coś, czego się nauczyłam i może coś, czego bym nie zrobiła za drugim razem. O ile jest coś takiego, a na pewno jest. Także jeżeli macie ochotę usłyszeć więcej na temat początków YouTube'a, w moim przypadku, jak to wyglądało, jeżeli coś się Wam może przydać, to zapraszam właśnie na ten kolejny odcinek. W dzisiejszym odcinku, co chciałam zrobić? W dzisiejszym odcinku chciałam Wam dać parę nowości, jakby taki, nie tyle nowości, może taki szybkie rozeznanie w obecnej chwili, co się dzieje, czy coś się zmieniło, jakie są plany dalsze, czy coś ciekawego w ogóle ma miejsce. A ma, już Wam mogę zdradzić. Także czekajcie, niech zbiorę myśli i się wszystkim z Wami podzielę. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, dla tych wszystkich właśnie nowo przybyłych, jeżeli jesteście ze mną już tutaj od początku, to wiecie, że ten kanał nie za bardzo ma jeszcze określoną tematykę, ponieważ jest to nowy kanał, jak mówię, jeszcze nie ma 3 miesięcy. Ja staram się nie ograniczać w tym, o czym będę mówić, ponieważ nie wiem jeszcze do końca, co najbardziej mi przypasuje. Jeżeli ktoś mnie zna, to wie na pewno, jeżeli ktoś mnie zna lub widział mnie też na filmikach u Filipa, pozdrowienia dla Filipa, z kanału Big Feel. Także jeżeli ktoś widział mnie na filmikach u Filipa, to wie, że ja bardzo lubię fotografię, bardzo lubię zabawy z aparatem i często jakby znajdziecie mnie buszującą po świecie z aparatem w ręku, w różnych przedziwnych pozycjach. Tak samo, jeżeli ktoś mnie zna osobiście, to wie, że fotografią interesuję się od lat. Obecnie nawet zastanawiam się, czy nie zrobić sobie kolejnego kursu w koledżu tutaj. Jakoś nie wiem, mam tak, że pomimo, że cały czas się uczę i robię w większości rzeczy sama, jakby czytam rzeczy sama, jestem takim samoukiem, to lubię też mieć taki głupi papierek, który daje mi pewnego rodzaju pewność, że to nie jest tylko coś, co sobie wymyśliłam, tylko jakiś profesjonalista potwierdził, że to jest to, co jako fotograf powinnam umieć i że to umiem. Taka głupota, ale nie wiem, może niektórzy z Was też mają, ja na pewno tak mam. Także właśnie się zastanawiam. Tym razem myślę, czy nie zrobić kursu takiego bardziej kierunkowego w stronę portretów, czyli fotografii portretowej. Widziałam bardzo 2 fajne kursy. Jeżeli ktoś jest tutaj z Edynburga, z okolic, to naprawdę polecam. Może Was to zainteresować. Dajcie znać, jeżeli chcecie usłyszeć więcej. Także fotografia jest tą jedną rzeczą, którą się interesuję. Kolejną rzeczą, którą bardzo lubię robić, a którą w ostatnim czasie może nie miałam zbyt dużej okazji, żeby się w tym zrealizować, są podróże. Jakby zwiedzanie świata, odkrywanie nowych miejsc, poznawanie nowych ludzi, poznawanie nowych kultur. To jest coś, co zawsze było ważną częścią życia dla mnie i to jest coś, co myślę, jeżeli tylko będę miała okazję jakby ruszyć, to na pewno usłyszycie więcej, na pewno zobaczycie więcej, ponieważ uważam, że jakby odkrywanie świata jest to wspaniałe uczucie i poszerza nasze zrozumienie innych ludzi, poszerza nasze horyzonty w pewien sposób. Już nie mówiąc, że same widoki niektórych pięknych miejsc naprawdę potrafią polepszyć humor. I tutaj nie jest to żadna fotografia czy podróżowanie reportażowe, także raczej takiej rzeczy u mnie nie zobaczycie. Bardziej
I jakby jest to takie odkrywanie świata, czyli coś, co można zobaczyć, coś może, co można pominąć, a jak się zobaczy, to człowiek ma chwilę na zastanowienie się. Także mam nadzieję, że tego też byłoby dużo w przyszłości na moim kanale. Jeżeli uda mi się zapisać na ten kurs o portretach, to myślę, że też usłyszycie coś pod tym względem, bo ja zawsze jak się czymś zafascynuję, to później każdemu o tym opowiadam. I w tym tutaj momencie pozdrowienia dla Ani, która też mi powiedziała o tych kursach i naprawdę Ci dziękuję za to bardzo. Mam nadzieję, że się uda. Trzymaj kciuki, jak to mówimy, a tutaj fingers crossed. Co jeszcze? Także mamy podróże, mamy fotografię i myślę, to są takie dwie główne rzeczy. Kolejną rzecz to już jest jakby taka powiązana, to są ludzie. Czyli ja często na przykład spotykam różnych ludzi, jeżeli mnie zainteresuje coś, co mówią, jeżeli zainteresuje mnie coś, co robią, staram się nawiązać z nimi kontakt i czerpać z nich inspirację. Bardzo często też spotykam się z ludźmi, którzy robią dużo rzeczy jakby takiego swoistego rodzaju aktywiści w pewnych różnych kręgach. Czy jest to jakaś tam pomoc ludziom, czy jest to jakieś tworzenie bezpiecznych przestrzeni. Różne takie rzeczy, które sprawiają, że inni ludzie mają ciut lżejsze życie, ciut lepsze życie, może otrzymują jakąś pomoc, której wcześniej nie mogliby otrzymać. Jakby wszystko w takim wielkim myszmaszu. Ja często sama się w to jakoś dziwnymi sposobami angażuję, nigdy nie wiem jak, ale zawsze jakoś się tam znajduję. I możliwe, że jeżeli uda mi się właśnie gdzieś w takich miejscach być, to też o tym usłyszycie. Z tego co wiem, z tego co widzę i dziękuję właśnie wszystkim, którzy już zostawili komentarze, bardzo, bardzo są one budujące, także dziękuję. Z tego co widzę, to póki co znajduje się garstka osób, którym to co mówię się przydaje, w jakiś sposób wam poprawia życie i mam nadzieję, że właśnie będzie tak dalej. Nie liczę tu na to, że tym kanałem zmienię świat na lepsze, ale jeżeli chociażby jednej osobie coś to da i poprawi dzień, myślę, że to jest mój cel w życiu spełniony. Także zapraszam też bardzo ogromnie do dzielenia się komentarzami. Jeżeli są jakieś tematy, może które chcielibyście, żebym poruszyła, to dajcie znać. Mam wszystkie komentarze i na pewno w jeden lub inny sposób jakoś się do nich odniosę. Jeżeli są jakieś komentarze takie dłuższe, co naprawdę mnie zainteresują, poruszą jakieś ciekawe tematy, to mam w planie nagrać filmik, w którym jakby się odnoszę do tego, jakie ja mam przemyślenia, jakie ja mam doświadczenia i jaką może udało mi się zdobyć wiedzę na dany temat. A jeżeli są to jakieś takie komentarze krótsze, albo jeżeli jest ich więcej, no to też można nagrać filmik. A w innych przypadkach staram się odpowiedzieć na nie bezpośrednio, tak żebyście też mieli to powiadomienie, że odpisałam i odniosłam się do waszego komentarza. Także naprawdę zachęcam. Nie wstydźcie się, ja nie gryzę. No chyba, że jestem głodna. Ale naprawdę bardzo miło mi będzie nawiązać z wami kontakt. I to tyle jakby z takich nowości. Jak mówię, nagram, postaram się nagrać, może nawet za chwilę, nie wiem, może, nie gwarantuję, ale w niedługim czasie nagram filmik właśnie na temat tych pierwszych początków na YouTubie. Postaram się właśnie też nagrać filmiki jakieś, już mam parę pomysłów w głowie, ale ciągle czasu brakuje. Ale na pewno nagram coś więcej. Dzisiaj taka krótka wstawka. A właśnie, jeszcze najważniejsza rzecz, którą miałam przekazać. Dzisiaj, czyli w środę, 22, ja nagrywam 21 we wtorek, ale kiedy wy będziecie widzieć ten filmik, to jest środa, 22 września. Dzisiaj mamy, ja razem z Filipem, mamy taką niesamowitą przyjemność i niesamowitą przygodę znowu do przeżycia. Dzisiaj wieczorem o godzinie 20 czasu brytyjskiego oraz o 21 czasu polskiego będziemy gośćmi u dziennikarki, którą może znacie, jeżeli nie znacie, to zachęcam was do poznania się. Magda Grzymkowska, która na Instagramie występuje pod nazwą Ze Szkocji. Podkreśnik z Szkocji. Pokażę wam to na dole.
będzie prowadziła z nami live'a. Ja Magdę znam z Instagrama, poznałyśmy się, ponieważ bardzo, bardzo fajne treści wrzuca o Szkocji, bardzo dużo informacji, bardzo dużo pięknych widoków, cały czas promuje to miejsce i tak jakoś się zgadałyśmy, że w końcu się spotkaliśmy i teraz będziemy prowadzić live'a. Także jest to niesamowita historia, niesamowite przeżycie dla nas. Mój pierwszy instagramowy live i chyba w ogóle drugi live w całym życiu. Kiedyś byłam u Filipa na live'ie na Facebooku, który trwał chyba z 3 minuty. Także teraz to będzie taki live pełną gębą, jak się mówi. Także jeżeli jesteście na Instagramie, jeżeli macie dostęp, to zachęcam Was o 20 czasu brytyjskiego, o 21 czasu polskiego, dołączcie się. Wiem, że dużo z Was chciałoby się też dużo o nas dowiedzieć. Wiem, że zostawialiście filmiki, komentarze zarówno pod moimi filmami, jak i też pod filmami Filipa, że chcecie więcej wiedzieć o nas, może opowiedzieć naszą historię. I myślę, że to takie naturalne, jakby ciekawość poznania drugiej osoby. Nie gwarantuję, że na wszystkie pytania, które poruszyliście, będziemy w stanie udzielić dzisiaj odpowiedzi, ponieważ to Magda będzie prowadziła wywiad z nami i myślę, że ma też swój jakiś tam określony cel w tym wywiadzie, ale myślę, że na pewno dowiecie się dużo rzeczy o nas, których moglibyście jeszcze nie wiedzieć. Także jeżeli macie Instagram, serdecznie zapraszam. Jeżeli nie macie konta na Instagramie, to nic straconego. Może nie zobaczycie nas na żywo, ale postaramy się zrobić z tego jakąś relację. Także albo u mnie na kanale, postaram się, nie obiecuję. I myślę, Filip na pewno on lubi takie różne rzeczy. A poza tym, o ile dobrze kojarzę, i tutaj Magda będzie mogła mnie też jutro poprawić, jeżeli coś tu mówię nie tak, ale o ile dobrze kojarzę, to z tego live'a będzie również później artykuł, który ukaże się w wydaniu papierowym albo niepapierowym. Jeszcze sprawdzę. A więc, musiałam poprawić włosy, bo jak zobaczyłam siebie na nagranie, to stwierdziłam, że znowu szopa. Ale jestem. Tak jak do Was mówiłam, Magda Grzymkowska, bardzo, bardzo ciekawa osoba, bardzo ciekawa postać, dziennikarka, obecna na różnych forach. Możecie ją znaleźć zarówno na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Dzieli się różnymi historiami, jest dziennikarką, dużo podróżuje, rozmawia z bardzo ciekawymi osobami, przedstawia różne ciekawe tematy, a także jest poniekąd reporterką ze Szkocji, przedstawia bardzo dużo ciekawych miejsc ze Szkocji, z okolicy, takich miejsc, których moglibyście sami nie wiedzieć, że są. I naprawdę warto ją followować, także zapraszam ze Szkocji na Instagramie i tam myślę znajdziecie też odnośniki do różnych innych miejsc, gdzie można ją znaleźć. Także tyle chyba. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe. Na pewno jest to niesamowite przeżycie, zarówno dla mnie, jak i dla Filipa. Coś ciekawego, coś innego i kolejna ciekawa, poznana osoba, która mam nadzieję na dłużej zagości w naszym życiu. Także tyle na dzisiaj. Więcej chyba nie mam nic do dodania. Czekajcie na kolejny odcinek, typu tak, dzisiaj wieczorem, w środę, zapraszam do obejrzenia. Jeżeli obejrzycie ten odcinek już później, no to zapraszam do następnego odcinka. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Aha, zapomniałam jeszcze powiedzieć, że idzie jesień, więc już kolorystyka odpowiednia. Mam nadzieję, że niedługo wszystko będzie w różnych kolorach, odcieniach, żółci, czerwieni, brązu. Ja uwielbiam jesień jako porę roku. Dla mnie jest to przepiękna pora do robienia zdjęć na powietrzu, na świeżym powietrzu, wśród drzew, wśród krzewów. Także mam nadzieję, że naprawdę liście nie opadną za szybko, że pogoda nie będzie zbyt brutalna i będziemy mieli okazję ponagrywać też dla Was w terenie. Także zapraszam serdecznie. I do zobaczenia. Cześć!
kto z Was ma kręcone włosy na bank na ten problem? Nie wiem, Wy też tak macie? Wszystko pięknie, jak mają dobry dzień, ale jak nie, to tragedia. Każdy w swoją stronę i... Anyway.